Cześć, witajcie w moim królestwie na kanale Centrum Rowerowego. Dzisiaj wdzięczny temat rowery dla dzieci. Na przykładzie dziecięcego modelu Superior Fly 20 chciałem pogadać o tym, czy jest sens kupować dziecku rower w rozmiarze 20 cali, czyli na jakiegoś takiego pewnie 6-7-latka za 2050 zł. Co w tym rowerze tyle kosztuje? Co dostaniemy za te pieniądze? I czy te pieniądze będą wydane i stracone, czy może w jakiś sposób da się je odzyskać? Zacznijmy od tego, że ten Superior waży 9 kg. Tak, dobrze słyszeliście, 9 kg, czyli prawie tyle, co wasze rowery dorosłe, które macie w domu. Ale jednak, nawet jeżeli to jest te 3-4 kg mniej, to dla dzieciaka, który waży 20 kg, to stanowi 10-20% jego wagi. A to już jest bardzo dużo, bo wyobraźcie sobie, że wy macie jeździć na przykład 30 albo 40 kg rowerem. Kolejna sprawa, jeżeli macie w domu tańszy rower na kole 20 cali i wagę, sprawdźcie, ile on waży, bo obawiam się, że znacząco więcej niż 9 kg. A warto wziąć pod uwagę to, że jaki kupimy pierwszy, drugi rower dzieciakowi może mieć duży wpływ na to, czy złapie zajawkę na jazdę rowerem, czy będzie to lubił, czy będzie w domu gnił przed kompem albo w telefonie. Czym taki rower za dwójkę różni się od roweru tańszego, albo może po prostu jak jest zbudowany? Tutaj bazą jest bardzo dobra aluminiowa rama, dodatkowo też dobrze zaprojektowana. To znaczy, że nie jest zrobiona tak, żeby wyszło jak najtaniej, tylko zrobiona jest tak, jak dziecko potrzebuje. Bardzo mocno obniżona górna rura, niski przekrok, sensownie ustawione siodełko, które jak spojrzycie jest prawie na linii tylnej opony, co oznacza, że można tutaj mocno obniżyć to siodełko i dzieciak korzysta z prędkości i możliwości, które dają duże koła, jednocześnie mając bezpiecznie ustawioną wysokość siedzenia. Oczywiście można to siodełko potem stopniowo podnosić. Również zacisk siodełka jest aluminiowy, sztyca jest aluminiowa, aluminiowe i wzmocnione są obręcze kół. Dodatkowo powierzchnia hamowania jest obrobiona CNC, dzięki czemu efektywne aluminiowe przyzwoitej klasy hamulce szczękowe V-Brake dobrze będą działały. Co ciekawe, ten rower w tym rozmiarze występuje jeszcze w wyższej specyfikacji za 2800 i za 3000 zł z groszami i wtedy dostajecie hamulce tarczowe, lepsze opony, lepszą przerzutkę i jeżeli macie dzieciaka, który ma pasję sportową, jest na to kasa, to można mu kupić jeszcze lepszy rower, ale ja pokazuję Wam tą maszynę za 2000, bo moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca. Napęd zbudowany jest w oparciu o jeden bieg z przodu i co ciekawe, aż 7 biegów z tyłu w oparciu o wolnobieg Shimano. Czemu to jest ważne? Bo po prostu na komponentach markowych lepiej działają biegi i dzieciakowi, któremu i tak trudno jest przełączać biegi, one będą się po prostu efektywnie zmieniały. A zastosowanie najtańszych chińskich no-name'owych napędów może powodować, że te biegi nie bardzo będą się dawały wyregulować i zmiana dla dzieciaczka będzie trudna. Przerzutka Shimano Tourney oczywiście głowy nie urywa, ale właśnie w tych wyższych modelach można nawet, zdaje się, spotkać rower z szosową Tiagrą. Podejrzewam, że tam poszło o to, żeby wózek przerzutki był jak najkrótszy. To, co mnie urzekło i co jest bardzo ciekawe, to widelec jest aluminiowy, takie rzeczy się zdarzają, ale tak zintegrowanych sterów, podkładek pod mostkiem i w zasadzie monolitycznego mostka z kierownicą, to ja w rowerze dziecięcym tego rozmiaru jeszcze nie spotkałem. Super to wygląda, myślę, że jest dosyć lekkim rozwiązaniem. Jedyny, może mały minus, to taki, że tracimy możliwość regulacji tutaj na połączeniu mostek-kierownica. Nie możemy tą kierownicą manewrować, nie możemy wymienić mostka na inny. Ale tu dochodzimy do tego, co chciałem Wam powiedzieć o tym, czy ta kasa wydana na taki lepszy rower jest kasą straconą. Bo jeżeli kupicie dziecku rower, powiedzmy 20-calowy za 700-1000 zł, to w zasadzie są to pieniądze wydane, które do Was nie wrócą, bo taki rower po 2 latach, jak dzieciak z niego wyrośnie, sprzedacie za 100 albo 200 zł. On będzie zdezelowany, cały zardzewiały, bo najczęściej wszystkie elementy ma stalowe i nie będzie przedstawiał większej wartości. A taki rower markowy, który kosztował 2000 zł, świetnie to widać na przykład na marce WUM, która jeżeli są kłopoty z dostępnością, potrafi więcej kosztować za rowery używane niż te same rowery nowe dostępne, jeżeli są dostępne, kosztują w sklepach. Bo po prostu markowy rower dziecięcy nie traci tak na wartości. Często dzieciaki
dostają rower w czerwcu, na przykład na Dzień Dziecka, a potem przez jesień, zimę, wiosnę szybko rosną i okazuje się, że po roku czy półtora, kiedy niewiele rower był używany, już dziecko z tego roweru wyrosło. I taki prawie nowy rower można jeszcze spokojnie sprzedać za 50-60% ceny, którą płaciliście. Czyli z takiego roweru za 2000 spokojnie, 1000-1200 jeszcze da się odzyskać i z niedużą dopłatą można wziąć następny rower. Przyzwoitej klasy komponenty dają na przykład możliwość wyregulowania hamulców, można przybliżyć klamki tak, żeby mała dziecięca rączka bez problemu tutaj dosięgała i mógł sobie dzieciak zahamować. Nawet takie komponenty jak opony, mimo że tutaj jest to tańsza wersja i te opony są tańsze, to też już jest markowa opona CST o wdzięcznej nazwie Johnny. O, a w ogóle to tutaj jest siedmiobiegowa kaseta, a nie wolnobieg. Także widzicie, high-endowe wyposażenie. Podsumowując, mrozicie więcej kasy, ale de facto wydajecie tyle samo, co na tani rower, z którego już nic nie odzyskacie, albo nawet troszkę mniej niż na tani rower, z którego nic nie odzyskacie, a w bonusie wasz dzieciak przez cały okres eksploatacji jeździ dużo, dużo lepszą maszyną, jest mu, myślę, fajniej i pewnie chętnie będzie chodził na rower. Tyle na dzisiaj, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, rower dziecięcy, asortyment dziecięcy, co tam jeszcze dla was nagrać i do zobaczenia, hej!